Już, proszę Państwa, korzystając z tego, że ja dostałem mikrofon, pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie. Mianowicie, dotyczyć ono będzie operacji Okrągły Stół. Mówię celowo oczywiście operacji Okrągły Stół, no bo uważam, że tak ona powinna być, to wydarzenie historyczne tak powinno być nazywane przez historyków, bo to było po prostu wielkie oszustwo, to było coś takiego jak trust, załóżmy. I tutaj moje pytanie, na ile w tej operacji, no, która spowodowała, że po prostu zdrajcy dalej mogli rządzić Polską, prawda? Na ile w tej operacji ta tak zwana demokratyczna opozycja, czyli Wałęsa, Mazowiecki, Geremek, Kuroń i tak dalej, na ile oni świadomie uczestniczyli w tej operacji, a na ile to byli, no nie wiem, polityczni idioci? Kolega mnie namawia do wygłoszenia jakiegoś dłuższego referatu. Postaram się jakoś w miarę skrótowo o tym powiedzieć. Nie da się zrozumieć Magdalenki i Okrągłego Stołu bez tego wszystkiego, co dzieje się w okresie stanu wojennego. Ale żeby to jakoś właśnie na potrzeby krótkiej, skondensowanej wypowiedzi Państwu to przekazać, to skupię się na tym, co się dzieje po roku 85. Bo tam tkwi jakby bezpośrednio geneza Magdalenki i Okrągłego Stołu. Przede wszystkim chodzi o przebudowę Solidarności. Mimo tego, że ona jest zdelegalizowana, to następuje jakby pod osłoną, że tak powiem, reżimu jaruzelskiego, oczywiście właśnie pod osłoną, czyli za przyzwoleniem w gruncie rzeczy, przebudowa wewnętrzna przywództwa w ruchu Solidarności, tym nielegalnym. I żeby to Państwo jakoś po prostu zobrazować, to chcę odwołać się do kilku zaledwie przykładów. Czyli moment pierwszy, 85 rok, powołanie tymczasowej Rady Solidarności. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego to jest takie ważne, wiecie Państwo, że Solidarność miała jakąś swoją konstytucję wewnętrzną, jakiś swój statut. Przyjęty na pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów Solidarności w 1981 roku i ten statut wybrał określone władze. To jest ponad 100 osób członków Komisji Krajowej. I w tym statucie jest mowa o tym, że oni wszyscy, ta Komisja Krajowa, stanowi władzę naczelną w Związku. A przewodniczącym tej Komisji Krajowej no właśnie jest Lech Wałęsa. I teraz problem polega na tym, że powołanie kolejnych bytów, bo do 1985 roku jakby uznawano, że Komisja Krajowa, co prawda ona ze względu na stan wojenny, rozbicie, część wyjechała, część umarła, część oczywiście jest aresztowana i internowana, że ona generalnie po prostu jest jakimś realnym bytem, ale no, ze względu na warunki po prostu nie może dojść do jej jakby reaktywowania w postaci organizacji spotkania takiej Komisji Krajowej. I tutaj dochodzi do czegoś, co ja nazywam przewrotem, zamachem stanu w nielegalnej jeszcze, jak mówię, podziemnej rzekomo Solidarności. Mianowicie powoływane są nowe władze z jednoznacznym zastrzeżeniem, że nie ma już powrotu do Komisji Krajowej. Że jakby czas od stanu wojennego do roku 85 unieważnił tą strukturę, którą, jak mówię, Statut Solidarności i Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów wybrał. Dlaczego to jest takie istotne, wiecie Państwo? No dlatego, że jak popatrzymy, ja zrobiłem taką tabelkę w książce o Annie Walentynowicz, jak popatrzymy na skład Komisji Krajowej z roku 81 i skład tych gremiów kierowniczych Solidarności od 85 roku, czyli Tymczasowa Rada Solidarności, w 87 roku Krajowa Komisja Wykonawcza, która w 89 roku przekształca się w Komisję Krajową, to zobaczycie Państwo, że z ponad 100 członków Komisji Krajowej z jesieni 81 roku zostało w tych trzech następujących po sobie zmianach szyldu po prostu, kierownictwie tym nowym Solidarności od roku 85 roku, 6 osób. Kryterium jest bardzo czytelne.
wyeliminowani są wszyscy, którzy mają poglądy antykomunistyczne. I nie tylko antykomunistyczne, ale sprzeciwiające się ugodzie z komunistami. Innymi słowy po prostu, to co, za przeproszeniem, usiadło jako reprezentacja Solidarności do rozmów w Magdalence i Okrągłym Stole, ta grupa działaczy, ona po prostu musiała dokonać tego wewnętrznego przewrotu, eliminacji po prostu ludzi, którzy się, już użyję słów samego Wałęsy, wiem, kto się wam nie podobał, albo wiem, kto się władzy nie podobał. No otóż właśnie Rozpłochowski, nawet Jurczyk, no powiedzmy, weźmy go w nawias ze względu na to, co wiemy już dzisiaj o nim, Słowik, Andrzej Gwiazda, Jan Rulewski, oni wszyscy byli członkami władz krajowych Solidarności i oni po prostu nie zostali zaproszeni do tych gremiów kierowniczych od roku 85 ze względu na to, że to by spowodowało po prostu, że być może ludzie pokroju Wałęsy, Mazowieckiego, czy Geremka, czy Bogdana Lisa, Władysława Frasyniuka i Zbigniewa Bujaka po prostu straciliby większość. Po prostu chodziło o to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której istnieje jakaś grupa, która posługuje się szyldem o nazwie Solidarność, która nawet ze względu na to, że działała w tym okresie lat 80-81, stwarza pozór kontynuacji, ale tak naprawdę przeformułuje po prostu, czy przeformułowała tak ten ruch, żeby on się stał, że tak powiem, ruchem zlojalizowanym w pełni i jednocześnie podżyrował po prostu cały ten projekt transformacyjny. I chciałem jeszcze powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Coś, co niestety nawet w ustach Lecha Kaczyńskiego się pojawiło i w Magdalence, i przy Okrągłym Stole. Ale to jest, chcę od razu powiedzieć, może to będzie dla niektórych kontrowersyjne. Lech Kaczyński jest tą osobą, która w moim przekonaniu głęboko się pomyliła, ale z pełnym, że tak powiem, przekonaniem robiła to wszystko, myśląc po prostu, że ci ludzie, którzy jak Władysław Frasyniuk na przykład, którego on bardzo lubił, że oni myślą tak jak on, to znaczy w kategoriach makiawelistycznych o polityce, że owszem, mam szacunek do Gwiazdozbioru na przykład, ale oni są tak nieelastyczni, że aż są antypolityczni. I teraz polityka realna to jest właśnie polityka uprawiana małymi krokami, to jest jakaś gra, tak? I w tej grze należy czasami się cofnąć po to, żeby pójść do przodu. To jest z grubsza po prostu ta filozofia Lecha Kaczyńskiego, która doprowadza go do sojuszu z Lechem Wałęsą i do tego, że on jest jednym, pozwól, że skończę, jednym z tych, który bierze udział w tych rozmowach w Magdalence. Ale co jest istotą rzeczy? O tym mówi Mazowiecki, o tym mówi Wałęsa, o tym mówi Geremek, a później o tym między innymi mówi Lech Kaczyński. Oni wszyscy po prostu o tym mówią. Jak już idą na pierwsze rozmowy na Zawracie na początku września 1988 roku, a później spotykają się w Magdalence, mówią o tym po prostu nieustannie do Kiszczaka i do Cioska. Odbudujemy Solidarność od góry w dół. Proszę Państwa, to mówi nieustannie Wałęsa w Arłamowie. Nawet mówi to w Chylicach i w Otwocku w pierwszych dniach po prostu izolacji, tygodniach i miesiącach. Co jest po prostu istotą tego przekazu, polityczną istotą po prostu tej koncepcji tych ludzi, powiedzmy jak Wałęsa, Geremek, Mazowiecki i tak dalej. Jest to po prostu, że Solidarność trzeba odgórnie odbudować po to, żeby wyeliminować z niej doły, ekstremy, mówiąc językiem komunistów. Wałęsa do tego jeszcze dodaje, wy nazywacie ich ekstremą, to mówi Warłamowie, ja ich nazywam tymi głupkami. Tak? Czyli po prostu to są ci, co sobie tak do serca wzięli naprawdę ten sierpień 80, tą Solidarność, że to jest rzeczywiście jakiś ruch antykomunistyczny. No i rzeczywiście po prostu oni to w kółko po prostu powtarzają i dokładnie to robią. Jak Państwo weźmiecie statut Solidarności, tej zarejestrowanej w kwietniu 89 roku, czyli już po Okrągłym Stole, żeby było jeszcze śmieszniej, po oficjalnym zamknięciu obrad, i porównacie ze statutem z roku 81, przy czym jeszcze Państwu powiem tak, statut w Solidarności to nie mógł sobie
nie mogło sobie gremium po prostu z Bronisławem Geremkiem, Mazowieckim, Frasyniukiem i Lechem Wałęsą przy stoliku zmienić. To po prostu mógł zrobić tylko zjazd krajowy. To jest po prostu jedna wielka, że tak powiem, od strony prawnej również taka chucpa po prostu. Ale na tym polegają umiejętnie realizowane zamachy stanu. I oni rzeczywiście odbudowują tą strukturę od góry do dołu. Innymi słowy, wiecie Państwo, ludzie tacy jak Mazowiecki czy Geremek, przecież oni nawet w sensie formalnym nie mogli być członkami Solidarności, bo oni nie przynależeli do żadnej komisji zakładowej Solidarności. Chyba Geremek akurat w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk się zapisał, ale taki Mazowiecki, no gdzie on miał założyć, gdzie on miał po prostu do Solidarności? Bo żeby być członkiem Solidarności, to trzeba pracować i trzeba po prostu przynależeć do jakiejś komisji zakładowej na samym dole, tak? I nagle oni w roku 88-89 są, czy Adam Michnik, czy Jacek Kuroń. Wiecie Państwo, oni nigdy, nigdzie nie pracowali. Nawet jak byli prześladowani, ale to jakby ich z automatu, ze względu na statut związku, eliminuje z tego, żeby być w ogóle komisją jakąś krajową. Tak? A oni idą w 88 roku jako ta samozwańcza elita związkowa. Co oni mają z ruchem związkowym wspólnego, tak? Ale to spowodowało właśnie, że wyeliminowano tych wszystkich ekstremistów i ta Solidarność powstała zupełnie na nowych zasadach. I oczywiście no, jest piękne, fantastyczne to, co Lech Kaczyński robił jako prezydent, chcąc właśnie jakby zasypać ten podział. Bo przecież Gwiazdozbiór na przykład i ludzie podobni do państwa gwiazdów, oni od razu ogłosili po prostu, że to jest neosolidarność. I to ma po prostu podstawy, wiecie Państwo, prawne i polityczne, żeby to co ja mówię, to jest w zasadzie uzasadnienie tego. No i dopiero Lech Kaczyński próbował jakąś politykę historyczną taką prowadzić, żeby jakby pojednać tych wszystkich, którzy odmówili tej Solidarności, którą on również firmował w roku 89, jakby podstaw nawet legalizmu. Tak? No ale to wszystko, wiecie Państwo, to za późno po prostu. Solidarność myślę, że nie mogła się również odrodzić po roku 89, no właśnie ze względu na to, że była robiona od góry w dół. Bo dla wielu ludzi, bo jak to wyglądało, to jakbyśmy przeanalizowali, nie ma takiej monografii niestety, ale jakbyśmy przeanalizowali sytuację w regionach, po prostu na poziomie komisji zakładowych, na przykład w Stoczni Szczecińskiej czy w Stoczni Gdańskiej, to jest pilnowane w taki sposób, żeby tam żadna Walentynowicz i inna ekstrema po prostu nie odgrywała żadnej roli w tym odradzającym się ruchu. Tam wszędzie muszą być przewidywalni ludzie po prostu, ludzie Wałęsy w przypadku Gdańska, a ludzie Milczanowskiego w przypadku Szczecina. Tak? No właśnie nieprzypadkowo, dlatego że po prostu ten ruch musi być przewidywalny. On nie może mieć po prostu swojej naturalnej antykomunistycznej, no to w sytuacji modelu transformacyjnego okrągłostołowego to było ważne, żeby wyrwać temu ruchowi po prostu od razu zęby antykomunizmu, tak? Ale również w sytuacji niezgody na te problemy po prostu związane z wykluczeniem społeczno-socjalnym, trzeba było mieć ruch, który po prostu rzeczywiście, to urasta do symbolu, ten parasol po prostu nad tym rządem Mazowieckiego. Ruch, który po prostu nie będzie ruchem protestu i obrony praw związkowych w sytuacji, w której całe obszary Polski po prostu zaczną pogrążać się w biedzie. I to jest rzeczywiście coś, co przypomina operację Tras, znaczy rozmontowanie wielkiego narodowego, antykomunistycznego, społecznego ruchu. On nieprzypadkowo jest nieliczny już po roku 89, no po to, żeby to się wszystko udało po prostu. Tak? I Solidarność, która jest symbolem antykomunizmu w roku 88-89 jest papierowym tygrysem. Znaczy to jest w ogóle niesamowite, jak się czyta akta partyjne, nie tylko akta MSW, Służby Bezpieczeństwa, ale akta partyjne, posiedzenia biura politycznego, dyskusje, notatki, wystąpienia na różnych plenach Jaruzelskiego czy Kiszczaka. To właśnie jest w kółko powtarzane. My wspieramy Solidarność. Bo oni po prostu pacyfikują wszędzie strajki, bo wybuchają strajki w roku 88-89. I po prostu oni pacyfikują strajki jako Solidarność. My już nic nie musimy po prostu robić, tak? I to jest rzeczywiście fenomenalna operacja po prostu. No i dlatego się nam nie udało, tak bym powiedział.
dwa przypisy, tak? Te dwa nazwiska, które tutaj wracają w twojej opowieści. Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, niech im obu ziemia lekko będzie. No, no także właśnie jeszcze stalinowski nabór. Stalinowski nabór. O Tadeuszu Mazowieckim, chwała Bogu, zdążyłeś obszernie dość napisać jeszcze zanim go Pan Bóg odwołał. Czy może jakiś biogram Bronisława Geremka wreszcie będzie do użytku? Myślałem, że ze strony Grzegorza mnie to nie spotka po prostu. Rzeczywiście irytuje mnie, jak patrioci w całej Polsce mówią, co ja powinienem jeszcze napisać. Bo jak nie pan, to kto po prostu? Jak nie ty, to Andrzej Friszke, prawda? To no, zupełnie jasne. Ktoś mi kiedyś powiedział, że my się razem ścigamy. Pan Andrzej pisze dużo książek i obszernych i Cęckiewicz podobnie, ale rzeczywiście on ma duże wpływy. Ja nie mam Dla państwa mniej zorientowanych, Andrzej Friszke jest takim kieszonkowym historykiem nadwornym Gwiazdy Śmierci i tam pucuje i cyzeluje, stara się odpicować na nowy etap te życiorysy, których się niestety odpicować nie da i to jest jego duży problem. W gruncie rzeczy bardzo mu współczuję. Ja niestety uważam, że się trochę da, i on nieprzypadkowo po prostu swoimi uczniami zasiedlił taki Instytut Pamięci Narodowej, że naprawdę będziemy mieli książki o Geremku Mazowieckim takie, że wiem, że jest przygotowywana teraz książka o Wałęsie. No, z tym orłem Instytutu Pamięci Narodowej, książki, które będą na pewno no, taką słuszną opowiastką. Instytut Pamięci Narodowej pod zaprezesury człowieka gumy z Wrocławia uległ wewnętrznej, dynamicznej samopacyfikacji, więc rzeczywiście państwo doceniajcie pracę tych mądrych, dzielnych i pracowitych ludzi, którzy tam ciągle jeszcze są na jakichś etatach, ale uważajcie także i na to, co stamtąd wychodzi, bo mogą to być różne trucizny i uważajcie na to, co dostają do czytania, co tam do tornistrów się wkłada dzieciom i młodzieży. Ja chciałem tylko w kontekście tych dwóch nazwisk wspomnieć o bardzo ciekawym takim przemówieniu, zresztą, które w książce jest zacytowane, Czesława Kiszczaka z posiedzenia Komitetu Centralnego, jeśli się nie mylę, albo Biura Politycznego KCPZPR z roku 89, jak Czesław Kiszczak apeluje do towarzyszy o to, żeby po prostu się tak nie płaszczyć po prostu przed tymi solidaruchami, nie dać sobie wmówić, że my jesteśmy jakimiś stalinowcami, bo tych stalinowców jest więcej po ich stronie. Padają nazwiska, między innymi pada nazwisko właśnie Mazowieckiego. Oto stalinowiec, pytajcie się jego, co robił, mówi Czesław Kiszczak. No to jest po prostu fenomenalne. A robił tu we Wrocławiu, prawda? A tak, robił to w zasadzie państwa krajan, tak trzeba powiedzieć. No był wybitnym funkcjonariuszem Frontu Ideologicznego i jako katolik bezpartyjny, tak, walczył z Kościołem katolickim, prymasem polskim. I jeszcze na wiosnę tego roku dzielił się takim przekonaniem, że chyba jeszcze sporo biskupów w Polsce nie dorosło do demokracji, tak? To jeszcze ja nawet porównywałem jego teksty i wypowiedzi właśnie z lat 50. do tych, które wygłaszał no, krótko przed śmiercią jeszcze i to są rzeczywiście bardzo podobne, tylko ojciec Tadeusz Rydzyk, Radio Maryja, arcybiskup Michalik, no to są właśnie, to wcześniej byli prymas Wyszyński, no oczywiście biskup Kaczmarek, biskup ksiądz Lelito. Tak, dokładnie tak. I w ogóle ten reakcyjny kler, prawda? Ten reakcyjny kler. Ale to już nie ma co. Ja tak patrzę po sali i myślę, że to co powiem, to w pewnym sensie będę wyrazicielką większości z państwa tutaj, ponieważ średnia wieku jest taka właśnie. A mówię to dlatego, że wszyscy przeżyliśmy Wałęsę, albo powiem inaczej, wszyscy zostaliśmy wmanewrowani w Wałęsę. Przecież ja pamiętam, że za Wałęsę bym się po prostu dała pociąć. Tak, to była... Tego się nie wiedziało, po prostu. I teraz... Kto nigdy nie klaskał Lechowi Wałęsie, niech pierwszy rzuci książką Cęckiewicza.
właśnie, mam z tego powodu bardzo duży dyskomfort, bo jako zwykły Polak po prostu nie umiem się z tym uporać. To jest moje pytanie, jak się z tym uporać? Nie ma zwykłych Polaków, proszę pani. Polacy są niezwykli. Jestem nadzwyczajną Polką. Dziękuję bardzo. Jestem nadzwyczajną Polką, ale mam ten sam problem. Nie umiem się z tym uporać. To jest jedna sprawa. Ale pójdę dalej. Przecież na naszych oczach dzieje się to samo. To, co Wałęsa zrobił z nami, w tej chwili Komorowski robi z nami. Jeżeli my będziemy niedługo 4 czerwca obchodzić Święto Wolności, jeżeli ten cały sztab esbeków wokół pana pełniącego obowiązki prezydenta będzie nadal tak pracowicie działać, to cała nasza historia, wszystko zostanie tak idealnie przewartościowane, że następne pokolenie po nas też powie, wmanewrowano nas w Komorowskiego. Kiedy będzie książka o Komorowskim? Jako zwyczajna, niezwyczajna Polka chcę powiedzieć, że ja już po prostu więcej niż pół swojego dorosłego życia przeżyłam w bagnie, w zakłamaniu, nie z własnej woli i nie chcę reszty życia i moich dzieci, i moich wnuków w to samo bagno wpakować. Jaka jest szansa? Co my możemy zrobić, żeby się przed tym bronić? Dziękuję. Co zrobić? Po prostu ja nie wiem. Kiedyś Antoni Macierewicz powiedział, że się ja na polityce nie znam i ja się trzymam tego, co pan Antoni mi powiedział. Po prostu ja nie wiem. No naprawdę, ja trochę znam przeszłość, ale przyszłości oczywiście nie znam, ale chciałem jakoś panią rozgrzeszyć. No, powinienem być akurat wiarygodny, bo nigdy na Wałęsę nie głosowałem. Bardzo szybko byłem jego zadeklarowanym przeciwnikiem, a to był przywilej mieszkania w Trójmieście i spotkania bardzo przenikliwie myślących starszych kolegów, ludzi. W ten sposób, wchodząc w dorosłość po prostu, ani w 90 roku, ani tym bardziej w 95, bo w 95 to w ogóle byłem za tym, oczywiście nie pomogłem, nie przyłożyłem ręki. Ja tu chcę powiedzieć od razu, że rozumiem i wypowiedzi Wyszkowskiego i obu braci Kaczyńskich, którzy trzymali kciuki, żeby Wałęsa nie wygrał, i dokładnie tak samo w 95 roku. Po prostu ja nigdy na niego nie głosowałem, ale chcę jednocześnie powiedzieć, że właśnie ja, jako ten, który i napisał te wszystkie straszne książki o nim i nigdy na niego nie głosował, że w jakimś sensie chcę po prostu rozgrzeszyć takich ludzi jak pani, która mi zadawała pytanie. To znaczy, to jest psychologicznie i socjologicznie do wytłumaczenia, że państwo go popieraliście. Tak? To nie jest tylko taki jeden wielki spisek, oczywiście to też, ale ten spisek, żeby był spiskiem tak genialnym, żeby człowiek z teczki po prostu stał się numer jeden w Polsce i w jakimś sensie naszą wizytówką na świecie, to on musi mieć pewne podstawy społeczne. I teraz dochodzi do pewnej interakcji, to znaczy on jest dla wielu interesujący, bo przypomina przynajmniej w roku 80-81 po prostu nas samych, inaczej się z nami komunikuje, ma Matkę Boską w klapie, te wąsy, prawda, nie pod krawatem, nie mówi jak jajogłowi, tak, on to zawsze akcentował, zna prostą robotę, no to po prostu ludzi ujmowało, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy większość Polaków się po prostu skupiało wokół ruchu Solidarności, no, który miał ten silny element oczywiście robotniczy, pracowniczy. I on jest jednym po prostu, się wydawało, z nich, z nas. Ale z drugiej strony po prostu jest tak, że społeczeństwo, że Polacy, którzy myśleli w kategoriach polskich o Polsce po prostu, że oni mieli naturalny głód przywództwa. I w jakimś sensie Wałęsa się po prostu wpisał w te nastroje. I ja cytuję w książce, zawsze to po prostu nawet cytuję na spotkaniach, jak państwo pozwolą, to też to zacytuję teraz. Taki tekst z 81 roku, to bardzo ważne, że właśnie on wtedy powstał. Tekst Lecha Bądkowskiego. Nie żadnego ekstremisty z gwiazdozbioru, tylko liberalnego,
przyzwoitego człowieczka, literata, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kawalera Orderu Virtuti Militari, a później jednego z twórców takiej koncepcji samorządności i regionalizmu kaszubskiego i mentora Donalda Tuska politycznego. I w 1981 roku ten Bądkowski napisał po prostu tekst, który można powiedzieć, że jest profetyczny, o Wałęsie. Właśnie w książce zresztą napisanej pod redakcją Bronisława Geremka, która składa się mniej więcej z 10 czy 15 tekstów poświęconych Wałęsie, znalazł się tekst, który po prostu dokładnie wyjaśnia ten dylemat, ten problem, który pani tutaj zasygnalizowała. Lech Wałęsa jest postacią historycznie przypadkową. To jest przykład płatania figlów przez historię. Dylemat polega na tym, że głód moralnego przywództwa w Polsce spowodował to niesłychane wyniesienie Wałęsy. I w tym wypadku nawet nie można działać otrzeźwiająco na ludzi, ponieważ pozbawi ich się tego, co z takim trudem uzyskali i z taką radością przyjęli. A zarazem wiadomo, że ten człowiek, chociaż jest symbolem przełomu, nie jest oczekiwanym przywódcą. Przeskoku z represjonowanego bezrobotnego na człowieka roku kreowanego na Zachodzie, na okładki ilustrowanych pism o milionowych nakładach, udzielającego największym na świecie agencjom, tygodnikom i dziennikom, mógłby dokonać tylko człowiek o ogromnej kulturze wewnętrznej, by nie ulec zepsuciu. I to jest po prostu wyjaśnienie, można powiedzieć, wszystkiego, całego tego dylematu. On nie wiedział, pisząc ten tekst, że Wałęsa do tego przywództwa szedł już jako człowiek zepsuty i nie uwzględniał tego elementu, który stał się podstawową dźwignią, dlatego to jest człowiek steczki, czyli relacji z tajnymi służbami. Gdyby Wałęsa nie był człowiekiem steczki, gdyby Wałęsa nie był Bolkiem, nigdy nie zostałby szefem Solidarności. To jest dla mnie całkowicie w 100% jasne. Bądkowski o tym nie wiedział, ale patrzył na niego jako na człowieka po prostu, który podlega, można powiedzieć, jakimś naturalnym, wewnętrznym zmianom, przemianom spowodowanym tym po prostu, że stał się nagle, wpisał się po prostu w ten głód oczekiwanego przywództwa i stał się po prostu człowiekiem, który ma nieograniczoną, można powiedzieć, władzę nad Polakami w jakimś sensie. A jednocześnie jego pazerność na dobra materialne, na władzę szeroko pojętą, po prostu na to, że nagle on używa życia ze wszystkimi konsekwencjami tego co Państwu tutaj mówię. Przeczytacie to Państwo zresztą w książce. I jakby kartoteka Bolka w ten sposób jest rozszerzana po prostu o inne kompmateriały. Nie myślcie Państwo, że Bolek to jest jedyne to coś, za co się trzyma po prostu Wałęsę. Wałęsa po prostu tak se napracował kompmateriałów, że po prostu uznał, to jest moja wizja w ogóle tej osobowości. On uznał w jakimś momencie, mniej więcej w roku 81 pewnie ostatecznie, to widać szczególnie w czasie rozmów z nim w okresie izolacji w 82 roku, że on z tego dołu po prostu, który w gruncie rzeczy sam wykopał, nie jest w stanie wyjść. I on się musi dogadać z tymi, którzy o tym wszystkim wiedzą, w co on wpadł. To jest ten biedny syn, który po prostu został przez niego wyparty. To w ogóle na gruncie psychologii, wiecie Państwo, analiza tego, jak zachowuje się mężczyzna, który wypiera pierworodnego syna i się do niego po prostu nie przyznaje. To już to po prostu pokazuje osobowość człowieka, osobowość tego mężczyzny. Ta ucieczka po prostu z tego rejonu, w którym on się wychowywał i dorastał. To, że on był hersztem bandy po prostu, że ludzie zamykali okna po prostu, jak szła banda Wałęsów pod wodzą Lecha i Zygmunta Wałęsów. To nawet znalazłem, to jest więcej jak w książce Pawła Zyzaka, znalazłem dokument SB, gdzie jest o tym mowa, że Wałęsa jest nożownikiem. Wyobrażacie sobie Państwo to? I on potem po prostu podrywa, wykorzystuje te kobiety. Nagle jest ta ciąża, on ją zostawia po prostu. On musi uciec z tego państwowego ośrodka maszynowego w Łochocinie do nomen omen Leni Wielkich, dlatego że on jest spalony po prostu w tym rejonie świata. Tak? I on z tym wszystkim jedzie do Gdańska w 67 roku, z tym bagażem po prostu. Wiecie Państwo, no jak się weźmie książkę na przykład Danuty Wałęsowej do ręki, to jest po prostu fenomenalna opowieść na jednej stronniczce zawarta. Nie poznałam stron rodzinnych Lecha
i jego rodziny, włącznie z matką przed ślubem. On po prostu był tak spalony, że się bał ją tam zawieść. Do tego Popowa po prostu. On tam się nie mógł pojawić. Tak był znienawidzony przez okoliczną ludność. I teraz ten człowiek zostaje nagle po prostu szefem Solidarności. No to, wiecie Państwo, Dołęga Mostowicz po prostu by tego nie przewidział. No, książka pani Danuty bezcenna, bo ona to odnotowuje przecież, jak to Wałek w Totolotka nieustannie wygrywał i stąd te pieniądze. Więc nie ma książek niepotrzebnych.